Witajcie. Tekst dzisiejszy będzie dla niektórych trochę szokujący, ale wiem, że są słuchaczki, które się tylko uśmiechną ze zrozumieniem. Każdy mężczyzna powinien to wiedzieć. Witam wszystkich. Dzisiaj chcę porozmawiać na temat tego, co ma dziś czynić współczesny biały mężczyzna w naszym kraju. Jak w ogóle budować relacje z kobietami? Zrozumcie jedno, że państwo jest przeciwko nam. Nie tylko przeciwko mężczyznom, ale tak naprawdę przeciwko kobietom. Państwa starają się niszczyć białych ludzi na naszej planecie. Tak jest nie tylko u nas w kraju. Uwierzcie mi, że dzieje się to również w USA, Kanadzie, w krajach europejskich, w krajach skandynawskich i na całej przestrzeni krajów poradzieckich. W ZSRR zaczęło się to już 100 lat temu albo nawet wcześniej. Ma miejsce strategia niszczenia białych ludzi. Dlaczego tak mówię? Bo rasa biała, naród rasy białej jest genetycznie najsilniejszy intelektualnie. Tak to jest z natury. Takie są moje poglądy pod tym względem i nie mam zamiaru zmieniać swojego stanowiska. Tak więc w związku z obecną sytuacją, jak mamy budować dobre relacje z kobietami? Zrozumcie, że jelenie nigdy nie otrzymają miłości. Tak więc od czego zacząć? Na początek najlepszym ze sposobów byłoby, aby mężczyźni zaczęli całkowicie ignorować kobiety. 97 albo 98% kobiet w ogóle do niczego się nie nadaje i nigdy nie będą się nadawać. Rzecz w tym, że ta strategia jest wdrażana w społeczeństwie już od kilku pokoleń i rozwija się, czyli kobiety już od samego początku są wychowywane niewłaściwie. One nie umieją się zachowywać tak, jak należy. Kobiety wychowane na idiotki nigdy nie staną się mądre. Tutaj, na tym etapie musi następować wasza początkowa selekcja. Przestańcie całkowicie spotykać się z kobietami poprzez sieci społecznościowe. Wynieście się stamtąd. To jest przecież po prostu żmijowisko. Nie ma tam nic dobrego i dobrego być nie może. Poznawać się należy wyłącznie na ulicy. Cóż w tym złego? Jakakolwiek kobieta bardzo chce, aby ją tutaj poznać. Musicie przestać się ich bać, zdjąć z nich aureolę bogiń. Tylko wy, mężczyźni, możecie naprawić ten stan rzeczy w naszym kraju. No i oczywiście w ogóle zapomnijcie o urzędach stanu cywilnego. Omijajcie je szerokim łukiem. Podczas poznawania się należy natychmiast przedstawić kobiecie swoją strategię dominowania. Jeśli ona tego w żaden sposób nie przyjmuje, a to w zasadzie od razu widać, to wszystkie takie samiczki trzeba odpędzać jak najdalej. W ten sposób dokonacie naturalnej selekcji. Uwierzcie mi, że są jeszcze normalne kobiety. One się jeszcze uchowały. Rzecz druga, żadnego pobłażania dla kobiet. Ona jest takim samym człowiekiem jak wy wszyscy. Bez żadnego obrazu bogini, ulegania, równouprawnienia i dzielenia pół na pół. To wszystko jest chrzanienie, trzeba to odrzucić i zapomnieć. Kobieta jest naprawdę istotą nie mniej rozwiniętą fizycznie niż ty. Kobiecie trzeba od początku powiedzieć, czego od niej oczekujecie. To znaczy, jakiego rodzaju relacji z nią chcesz. Jeśli potrzebujesz od niej tylko seksu, to jedna sprawa, bardzo proszę. Możesz jej nawijać makaron na uszy, wciskać różne kity, cudzołożyć z nią. Krzyżyk na drogę, nikt ci nie zabrania. Ale jeśli chodzi o stworzenie rodziny, nie małżeństwa, ale rodziny z normalnym, patriarchalnym układem, to trzeba to od razu omówić. Kobietę, która ci od początku mówi, że nie ma zamiaru nic wykonywać z żeńskich powinności, omijasz z daleka.
Kolejna rzecz, żadnych prezentów, żadnego ulegania kobiecie i ogólnie żadnego kupowania od niej seksu. Zapomnij o tym. Nie wolno kupować seksu od kobiety. Kobieta chce seksu tak samo jak i ty. Dlatego nie należy tworzyć prostytucji. To, że kupujesz od nich seks, nie jest ważne, czy w burdelu, czy po prostu za prezenty na randce. Przecież tym samym tworzycie nie tylko domową, ale ogólnie prostytucję na całym świecie. Przestańcie płacić za seks. To one powinny się wam rzucać na szyję i prosić o seks. A jeśli kogoś prosisz o seks, to wyglądasz jak jeleń. Jeśli kupujecie seks za prezenty, prowadzacie do kawiarni, do restauracji, to też robicie z siebie osły albo jelenie. Seks jest pilną potrzebą obu stron i dlatego w ogóle nie należy go kupować za żadne pieniądze. To tobie kobieta powinna dodatkowo wynagrodzić, opiekować się tobą, dogadać, żebyś się z nią przespał. Poważnie mówię, żeby do mnie nie pisały feministki w komentarzach. Mnie, szczerze mówiąc, ich zdanie absolutnie nie interesuje. Ja chcę faktycznie wesprzeć mężczyzn i wyjaśnić, co jest naprawdę potrzebne kobiecie. Na razie z jakiegoś powodu biali mężczyźni wybierają strategię, aby nie kontaktować się z kobietami i ja to dobrze rozumiem. Złe doświadczenia, urazy. Imigranci bardzo sprawnie zawracają w głowach naszym babom. I one wieszają się im na szyję i oddają bezpłatnie, za darmo. Tylko po to, aby nie wziął jej Gienek, lecz Saddam czy jakiś tam Ahmed. Zrozumcie, że należy czynić tak samo jak imigranci. Niczego im nie dajecie. Wy jesteście patriarchą. Jeśli chcesz mieć rodzinę z kobietą, to musisz najpierw przedstawić twoją wizję, twoją koncepcję, że to ty prowadzisz, że masz kontrolę nad wszystkim, nawet nad jej otoczeniem. Psiapsiułki, podglądaczki odprawiane są jak najdalej. Przy okazji, jednym z najważniejszych czynników wpływających na kobiety jest właśnie jej otoczenie, a w szczególności przyjaciółki. Gdy są pojedynczo, to można jeszcze jakoś mieć na nie wpływ, ale kiedy zbierają się w towarzystwie, to tworzą istne żmijowisko. To jest tak samo jak z tymi imigrantami. Dobrze wiecie, że gdy taki jest sam jeden, to jest praktycznie bezbronny i dlatego łączą się w grupy, aby czuć się silnymi. Z kobietami jest dokładnie tak samo. Większość kobiet pod tym względem posiada dokładnie tę samą naturę. Natura pozostała taka sama, rozwinęła się cywilizacja, a w zasadzie kobiety tak jak dawniej szukają awanturników, tak jak przed wiekami szukają samców alfa, tak samo jak dawniej pragną, aby ktoś je okiełznał. Tylko że współcześni mężczyźni tego już nie rozumieją, ale trzeba im to stale wyjaśniać, codziennie wbijać w głowę, rozprzestrzeniać tę wiedzę wśród swoich przyjaciół. Jeśli naprawdę chcesz próbować ponownie budować właściwe relacje z kobietą lub nawet założyć rodzinę i mieć dzieci, to ignorujcie ich konsumpcjonizm. W przeciwnym razie nie przetrwamy. Cała nadzieja w was, mężczyźni. Nie popadajcie w rozpacz, tylko cała naprzód. Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia. Cześć.